podchodzili i mówili: ja widzę, że tu w peruce incognito, ale czy mogę zdjęcie i tak? Nie no, ja czuję, że te utwory się rozwijają w mojej głowie. Akurat tak wyszło. Nie gramy tego utworu, ale regularnie ludzie pytają, czy możemy to wykonać. Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu. Po roku wracają wreszcie do studia RMF Max, żeby trochę podsumować to, co w tym roku się działo, ale również zaprosić na to, co dopiero w przyszłym roku nawet będzie. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, czyli cześć. Kwiat Jabłoni. Cześć. Cześć. Hej. Chyba powinnam zacząć dobre rano, tak się mówi po czesku? To Kasia bardziej specjalistka od czeskiego. Dobry den. Dobry den, Kasia i Jacek. Zaczynam trochę wspominkami z koncertu w Colors of Ostrava, na którym zagraliście między innymi w te wakacje, którego byłam świadkiem. I chyba największy szok, jaki przeżyłam, to taki, że Kasia naprawdę potrafi nieźle po czesku tam mówić. Widziałam po czesku do widowni. Ja kiedyś się uczyłam czeskiego i był taki czas, że umiałam rzeczywiście zamówić jedzenie po czesku, zapytać o drogę, podstawowe rzeczy zupełnie. Potem się nie uczyłam i jak przyjechaliśmy do Czech, to stwierdziłam, że dzięki temu, że po prostu pamiętam mniej więcej, no chociaż kilka słów tych prostych, to będzie mi łatwo nauczyć się jakiejś odezwy do widowni po czesku. I przygotowałam sobie to, a że akurat Ewa Farna była na backstage'u, poprosiłam ją, żeby ze mną usiadła do tego i przeczytałam jej, bo zapisałam sobie w zeszycie, co chcę powiedzieć i ona mnie uczyła wymowy niektórych słów, powiedziała, gdzie popełniłam błędy i dzięki nauczycielce Ewie Farnie mogłam rzeczywiście powiedzieć, myślę, że tak z 5 zdań no, na tej widowni. Jak nie więcej. Dosyć dużo powiedziałam, a nasz zespół się wzruszył, saksofonista Oliwier się popłakał. O rany! Chociaż najbardziej to mi chyba się podobało kolejne pytanie, które Jacek z kolei zadał w trakcie tego koncertu czeskiej publiczności. Pamiętasz? Nie. Skąd jesteście? Czy są tu jacyś Polacy? No właśnie, się okazało, że ich naprawdę było całkiem sporo. W Czechach. No, a my się tam produkowaliśmy po czesku, po angielsku i tak dalej. I w końcu się okazało, że połowa to Polacy. Ale to było mega, mega, mega urocze. W szczególności do Ostrawy nie jest przecież tak daleko, no więc tak. Zachęcamy, bo naprawdę można zobaczyć fajnych artystów nie tylko w Polsce, ale chociażby właśnie na Colors of Ostrava. Zaczynamy koncertowym akcentem i cieszę się, że Kasia wywołałaś trochę Ewę Farnę z pamięci również tego koncertu na Colors of Ostrava, bo w tym momencie wydaje mi się, że żeby zrobić naprawdę dobry koncert, to już należy nie tylko myśleć muzycznie, ale przede wszystkim trochę pod względem odniesień społecznych, gości, w zależności od tego, gdzie grasz, gdzie występujesz i co chcesz pokazać. Mhm. Ewa Farna w czeskiej publiczności strzał w dziesiątkę. I pytanie, co dalej? Jak wy podchodzicie do koncertowania po pierwszej halowej trasie Kwiatu Jabłoni? Jakie wnioski macie? Czyli co z wami zostało? Co chcecie przenieść dalej na kolejne koncerty i kolejną trasę koncertową? Bardzo rozzwiłe pytanie. Tak, właśnie. Dużo wątków możemy poruszyć dzięki niemu. A jaka zmiana? To, co nam się spodobało bardzo na pewno na tej pierwszej trasie halowej i co byśmy chcieli powtórzyć, to, że nas było bardzo dużo wtedy. To jest, mamy ten skład nasz 13-osobowy łącznie ze mną i z Kasią. I na pewno taki zostanie. Zobaczymy, może jeszcze ktoś będzie do nas dołączał z muzyków. Na pewno taka baza, te 13 osób, to jest coś, co sprawdza się w takiej halowej przestrzeni świetnie. Ja bardzo lubię, Kasia też bardzo po prostu lubimy żywe granie, to, że jest dużo zmiennych, że dużo ludzi gra solówki, że każdego muzyka możemy wyeksponować i to jest dla nas ogromna wartość. Mamy dużo przemyśleń, jeżeli chodzi o gości. Byliśmy zachwyceni tymi współpracami halowymi, a teraz chcemy podejść do tego troszeczkę inaczej, pozapraszać takich gości, których może, do których nasza publiczność nie jest przyzwyczajona, która może być zaskoczeniem, która może wywołać jakieś wspomnienia z naszych czasów dzieciństwa. To tyle mogę podpowiedzieć na razie. Wow. Taka drobna podpowiedź, a mamy na myśli turnus tour, tak zwany, czyli naszą trasę, którą zaczynamy w marcu. I właśnie, 2025. Tak, i to na tę trasę szykujemy takie atrakcje. Musicie nam troszeczkę zdradzić i powiedzieć, czyje koncerty w tym momencie na was robią wrażenie, nie tylko jako artystów, ale przede wszystkim też odbiorców, czyli słuchaczy, bo tak jak już to zdanie dzisiaj padło, te koncerty to już nie tylko muzyka, ale przede wszystkim jakiś show, jakieś widowisko, coś, co przyciąga i pozwala temu słuchaczowi zostać na trochę dłużej w trakcie na przykład długich koncertów, 3,5-godzinnych, 4-godzinnych, bo i takie się zdarzają. A 4-godzinne, kogo masz na myśli? No na przykład Taylor Swift, myślę, że w Rolisach. No, tak.
Mogłaby ja tak. W ogóle miałam śmieszną sytuację, bo dokładnie wtedy, kiedy Taylor Swift grała na Narodowym, to ja poszedłem na koncert tajny w otwartej pracowni jazdów i tam akurat grała Jucho. Więc totalnie w drugą stronę, jeżeli chodzi o kameralność i brak kameralności. To już wiemy, że Jacek Sienkiewicz nie jest Swifties totalnie. No nie. Znaczy szanuję i na maksa podziwiam i widziałem nagrania z tych koncertów, to jest jakieś nieziemskie zupełnie, ale jak już poruszyłaś temat Ostrawy, no to nie wiem, czy też byłaś na Lenym Krawicu, ale po prostu pod kątem show, pod kątem tego, jak oni pięknie wyglądali, jak byli dobrze oświetleni, jaki luz tam panował na scenie, to ja byłem zachwycony absolutnie. To było bardzo inspirujące. Zastanawiam się, co... Czekaj, bo pytanie byłoby takie, co myślisz, że przyciąga teraz słuchaczy, tak? Nie, co cię na przykład cię na jakimś koncercie, który widziałaś. Co jest ważne. Dla mnie chyba istotne jest to, kiedy widzę, że zespół się przygotował w sposób totalny. Ja bardzo lubię, jeżeli zespół oczywiście świetnie gra, ale jeżeli również te piosenki są inne niż na płycie, mają w sobie coś dodanego, że ja idę na koncert i nie... mogę po prostu usłyszeć coś więcej niż na albumie. Jeżeli zespół fajnie wygląda, przygotowali się, jeśli chodzi o wizerunek, no i jeszcze jeżeli mają jakieś fajne zagrywki do widowni, nawiązują kontakt, wspólne śpiewanie, no to wtedy rewelacja. No i oczywiście światło i wizuale. Ja się ostatnio taka zrobiłam to jest połowa roboty, naprawdę. Na całe show. Na show pełne, show kompletne. Oczywiście są zespoły muzyki bluesowej, jazzowej, czy country. Byliśmy na pięknym koncercie jeszcze w tym roku za granicą na muzyce country. To nie jest tak, że oni muszą zaliczyć te wszystkie podpunkty, ale na przykład jak już muzycy wyglądają, powiedziałabym, no tak, że nie przemyśleli tego i wyszli w zasadzie na scenę tak, jak i by mogli chodzić po ulicy, to wiem, że są fani takiego wizerunku, ale ja już mam wtedy... Tak, tu się różnimy z Kasią. Tu się różnimy. No właśnie chciałam zapytać, że mam wrażenie, że część z was dobrze by się czuła na tych koncertach, tych kameralnych, jak w otwartej pracowni jazdów, a część, kto wie, może właśnie wysuwając się ze sceny gdzieś tam z jakichś labiryntów i różnych jakichś takich zapadni, które są stosowane, czy to na koncertach Dawida Podsiadło, Sanach, czy chociażby już wspomnianej wcześniej Taylor Swift, więc pytanie, w którą stronę kwiat jabłoni trochę idzie, do której strony dąży, bo też otwarcie siebie na nowego słuchacza za sprawą tej płyty, która wyszła za chwilę rok temu, sprawia to, że tych słuchaczy jest coraz więcej. To jest fajne pytanie, bo moim zdaniem próbujemy stanąć w rozkroku i zrobić trochę tego, trochę tego. To znaczy, oczywiście będziemy grali w bardzo dużych przestrzeniach, hale, więc po kilka tysięcy osób, ale bardzo nam zależy właśnie na tym i dlatego też turnus tour, żeby zachować tę bliskość, żeby mieć ten kontakt z ludźmi. Wiadomo, że to nie jest takie proste, jak jest kilka tysięcy osób. Jakby to nie będzie takiego kameralnego kontaktu, ale mamy swoje pomysły na to, jak to zrobić, żebyśmy się wszyscy poczuli po prostu jak u siebie w dużym pokoju. A jednocześnie właśnie tak jak Kasia mówi, zależy nam też bardzo na takim dziele totalnym, show totalnym, żeby też były momenty, kiedy widać, że to jest dopracowane, gdzie wszyscy ruszamy się w ten sam sposób. Wagnerem po prostu. I wagnerowski taki element naszej trasy. No więc trochę tego, trochę tego. Naprawdę myślę, że to się uda, żebyśmy mieli takie momenty bardzo kameralne, bardzo bliskie, pomimo tego, że to będą ogromne przestrzenie. Zdradźcie proszę, czy kiedykolwiek na swojej drodze poczuliście coś takiego, bo wiem, że artystom się to zdarza, często dzielą się to też swoimi przemyśleniami, jakimiś wspominkami, albo w biograficznych rzeczach, albo w listach pisząc jeszcze do swojej rodziny za dawnych, dawnych lat, w latach 60., że czują, że już jest ten moment, kiedy już za chwilę zdaję sobie sprawę z tego, że będę na językach wszystkich i dosięgnie mnie ta tak zwana sława. Czy w waszym przypadku też wyczuliście ten moment i chcąc, nie chcąc, nie wiem, może jakieś mechanizmy obronne was się otworzyły, żeby jednak nie zgubić siebie w tym wszystkim, co za chwilę nadejdzie? Nie. Dziękuję. Kwiat jabłoni, dziękujemy. Nie no, ja mam wrażenie, że byliśmy cały czas się czuliśmy zaskoczeni. Ja nie miałem takiego momentu, takiego czegoś w głowie, że no, zaraz to będzie, wiesz, to już zaraz nadejdzie. Tylko za każdym razem, każda kolejna sytuacja na ulicy, czy na festiwalach, czy kolejne te pełne sale, których naprawdę było dużo, one bardzo często były zaskoczeniem i takim,
jak to się w ogóle dzieje, nie? Że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni i to widać w naszym życiu codziennym i na koncertach, więc chyba nie wypracowaliśmy sobie niestety żadnej strategii obronnej, jak sobie z tym radzić. To wszystko się dzieje naturalnie, na bieżąco. Kasia? Tak, zgadzam się z przedmówcą. Jednak rzeczywiście to się dzieje przez lata. Nasze życie się pod wpływem tego zmienia, że gdzieś tam nas ktoś poznaje, że fajnie nam ten projekt idzie. Projekt. No. Ale zaczynam widzieć, że w ostatnim, powiedzmy, roku ja się nabawiłam trochę takich dziwnych zachowań. Jakich? Takich, że na przykład teraz na festiwal Open Air w tym roku kupiłam sobie perukę. I chodziłam po widowni w peruce, żeby mi dali święty spokój. Znaczy, nie, bardzo lubię, oczywiście wielu ludzi podchodzi i to jest bardzo serdeczne, ale kiedy ja chciałabym spędzić rzeczywiście czas sama i rzeczywiście móc się skupić na przeżywaniu na przykład festiwalu, po prostu swoich wakacji prywatnie, to bywa trudno, szczególnie na festiwalu, gdzie ludzie kojarzą muzyków właśnie z twarzy, więc chodziłam w peruce na przykład. Trochę dziwnie, ale... Najlepsze jest to, że i tak cię rozpoznawali. Naprawdę? Tak, kilka osób mnie poznało, matko. I było to naprawdę zabawne, bo podchodzili i mówili: ja widzę, że tu w peruce incognito, ale czy mogę zdjęcie i tak? Albo tylko przechodzili ludzie, patrzyli i robili takie... My wiemy. Oczko ja puszczali, tak. Wyglądam jak wariatka. Ralf Kamiński, który jakiś czas temu siedział tutaj na waszym miejscu, opowiadał taką historię, że najbardziej szanuje tych fanów, którzy go rozpoznają, nawet kiedy on jest bez swoich wizerunkowych dodatków. Na przykład siedząc w kawiarni albo ustąpią mu miejsca i właśnie nie proszą o to zdjęcie czy ten autograf. A nie jest to proste. Tak. Bo ja już kilka razy nie poznałam. Ralfa Kamińskiego? No takie miałam, kto to przyszedł w ogóle tu na śniadanie w hotelu rano po koncercie. A, to Ralf. Ralfa, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie z tego tak miejsca. Jest. Trzymamy kciuki za twoje wakacje, które ci się należą. Wakacje. Kiedy zapytałam was o to, czy poczuliście ten moment sławy, to przywołałam trochę sobie w myślach sama list właśnie Janis Joplin do jej rodziców, która już czuła ten moment. I kolejne słowa też są Janis. Jestem bardzo ciekawa, czy się odnajdziecie w nich, że żeby być dojrzałym muzykiem, trzeba nauczyć się grać trochę inaczej własną muzykę, żeby się dalej rozwijać, bo o to w tym wszystkim chodzi. To jest jeden z takich dokładnych cytatów. Mhm. Zgodzicie się z tym? Tak. Żeby się uczyć po prostu rozwoju w zasadzie, nie? Żeby cały czas siebie poddawać jakiejś krytyce i iść dalej, i się rozwijać. I wyjść ze strefy komfortu. Mhm. Łatwe to jest dla muzyka? Po tylu latach? Po czterech płytach? Wydaje mi się, że to jest trudne, bo my jesteśmy bardzo mocno zanurzeni w naszych przyzwyczajeniach, w naszych skojarzeniach. I nawet jak nam się wydaje, że idziemy do przodu, że robimy coś innowacyjnego w porównaniu do naszych poprzednich utworów. Teraz na przykład tak miałem, jak pracujemy nad nowym utworem i komuś pokazałem i właśnie ktoś powiedział: no, to jest takie na maksa w waszym stylu. A ja myślę, że przecież tam jest tyle nowych rzeczy, nie? Więc może... I myślę, że to jest trudne, że jesteśmy w takich bańkach swoich trochę pozamykani i żeby je poprzebijać, to trzeba się bardzo postarać. Tak, a nie? Ja się zgodzę, bo uwielbiam Janis Joplin. Kropka. Dziękuję. Nowy singiel. Zanim... Tak, Janis Joplin to powiedziałam. Tak, Janis Joplin. Zanim jeszcze o nim, zanim o nowym singlu, bo tych newsów wakacji mieliśmy sporo. Dla jednych to były właśnie koncerty Taylor Swift, dla drugich Billie Eilish chociażby na Olimpiadzie, a dla trzecich jeszcze powrót Oasis, a dla czwartych, kto wie, może nowy singiel Kwiatu Jabłoni. Otóż to. Koncerty. Czy grając tyle koncertów rocznie, a nawet przez same wakacje, bo było ich trochę. Tak. Dużo. Wy pamiętacie na przykład takie, które zostawiają was z czymś w środku, czy jednak to się już w którymś momencie tak zamazuje, bo tego jest za dużo, że nie jesteście w stanie pamiętać dat, miejscowości, publiki, która była fajna w tym miejscu, a tutaj była bardziej, nie wiem, nostalgiczna. Jak to jest? Ja jak patrzę w kalendarz, to bez problemu jestem w stanie sobie przypomnieć wszystko. Nawet czasami mamy taką zabawę w busie, właśnie na koniec trasy, że patrzymy sobie w kalendarz, patrzymy na daty i miejsca, w których graliśmy i każdy próbuje sobie maksymalnie dużo przypomnieć z tych dni. I mamy tych wspomnień bardzo dużo, ale ostatnio z kolei
jak spotkaliśmy się całym zespołem przed wyjściem na scenę, zrobiliśmy tak zwaną kulę mocy, zjednoczyliśmy się medytując chwilę, no to właśnie padł pomysł, żebyśmy na koniec tej kuli, żeby każdy krzyknął swoje ulubione miejsce, w którym graliśmy w te wakacje. I to było trudne. Ja wtedy chyba krzyknąłem o Olsztyn Green Festival. A ja Ostrawę. O, no. Ale to był... Ale to było trudne, bo wtedy ty, jak masz pół minuty, żeby to przemyśleć, to ci wszystko, wszystko mi się zmieszało w jedną taką wielką kulę. Ale ostatnio byliśmy w Nowym Sączu i to jest na pewno bardzo wyjątkowy dla nas koncert. Na pewno go zapamiętamy bardzo dobrze. Dlaczego? Długo, bo widownia była nie z tej ziemi. Autentycznie, nie podlizuje się. Widownia oczywiście super reaguje na nasze koncerty, ale ta... reagowała jakby, nie wiem, co najmniej Beatlesi na scenę wyszli. Oni krzyczeli tak, że ja już się zaczęłam martwić o nich, czy gardło zaraz się nie zedrze, albo że może zemdleją, bo po prostu to była szalona reakcja i utrzymywali ją przez cały koncert. Niesamowite. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widownię z Nowego Sącza. Tak, to prawda, ja też. Czuliśmy się z wami rewelacyjnie. No bo ta energia jest zawsze dwustronna. Tyle, ile dajecie, to chcecie też dostać. I my jesteśmy w stanie dużo więcej wtedy z siebie dać. To i to działa. Bardzo lubię tą taką zwrotną, sprzężenie zwrotne, to się tak ładnie nazywa. A ja jeszcze chciałam wrócić do twojego pytania. Właśnie o tym jest poniekąd piosenka Kwiat w doniczce z naszej płyty sprzed roku, że mi momentami rzeczywiście mieszają się już te miejsca. Nie zawsze jestem w stanie sobie przypomnieć, które miasto, to który rynek, co tam się dokładnie działo, ale najgorszy problem mam właśnie z twarzami, że ja się niestety... przedstawiam czasami po 3 czy 4 razy i widzę już, że niestety przykrość czasami tym robię. Ale mnie już Kasia rozpoznaje bez problemu. Tak, to jest spoko. W zespole też już coraz lepiej. Dobrze, że siebie jeszcze w lustrze rozpoznajecie, bo to też jest, podejrzewam, po tylu latach w branży. Bywa bardzo trudne. Wiem, że są takie elementy zaskoczeń. Też mówiliście to chyba w jednym z wywiadów ostatnio, że sami byliście zaskoczeni, jakie gwiazdy słuchają Kwiatu Jabłoni. I ja chciałabym odwrócić to pytanie. No. Czyli na przykład, jakbyście teraz mieli się przyznać, kogo wy słuchacie, dla kogo mogłoby to być jeszcze zaskoczeniem? Mhm. A, że zaskoczeniem. To było zaskoczeniem. No jak ktoś słucha z nami wywiadów, to może się nie poczuje zaskoczony, ale no muszę powiedzieć, że ja kocham ostatni projekt Łony z Koniecznym i z Krupą. Udało mi się ich zobaczyć cały koncert właśnie na Greenie w Olsztynie i jestem zachwycony tym, jak Łona prowadzi te koncerty. Jest po prostu wspaniały. Wiem, o kim jeszcze nie mówiliśmy, a to jest, myślę, że ostatnio coś, co bardzo nas zainteresowało, czyli wszelkie projekty Kuby Więcka. A tak, Kuba to prawda. Więcek i jego w ogóle muzyka, Hoshi, chociażby to jest naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę. A ja jeszcze bardzo lubię Asię Nawojską. Chyba o tym nie mówiłem nigdy. Albo może kiedyś, ale nie wspominam o tym często. A Asia ma przepiękny głos, bardzo, bardzo pięknie pisze teksty. Jest niesamowitą postacią, po prostu. Jeszcze uwielbiam braci Kacperczyk. Jezu, ja też. Oni są doskonali. Rodzeństwo. Tak. Więc... pomysł na współpracę. Pięknie, pięknie. No ciekawa jestem, w szczególności, że powiedzieliście, że tych gości, zaskoczeń, niespodzianek może być sporo na trasie wiosennej. Do wiosny jeszcze trochę czasu. Kacperczyki planują sobie przerwę, ale myślę, że jak wyskoczą na jeden koncert gościnnie, kto wie, może również do sympatycznego rodzeństwa, to myślę, że tylko może to spotkać się z dosyć dużą falą po prostu entuzjazmu z drugiej strony. Pozdrawiamy, tak, serdecznie. A macie jakiś utwór na przykład ze swojego repertuaru, który już teraz byście ich tak mniej więcej tam słyszeli, co by Maciek mógł nawinąć, chyba, a Paweł zagrać na perkusji? No byśmy się musieli chyba musielibyśmy się zastanowić. Chyba jesteśmy tak naprawdę bardzo różnymi muzycznie tworami. Ale właśnie, jak to połączyć? Musimy porozmawiać. Z BDS-em się udało. Tak, dokładnie. Już raz się udało. Już raz się udało, można to przecież powtórzyć. Zostajemy jeszcze przy wakacjach. Byłam ciekawa, czy powiecie może o Zaleskiej z Julią Piotruchą, bo to też coś, co wydarzyło się przez te wakacje, czyli wasz wspólny numer. Wiem, że Piotrucha napisała w zasadzie całą płytę
przez 2 tygodnie pod wpływem jakiegoś po prostu mistycznej energii albo po prostu takiego tworu kreatywnego, który do niej przyszedł. Jak było z kolei właśnie z piosenką Poproszę więcej siebie? To raczej pytanie w stronę Kasi, bo to piosenka tak. Kasi. Czy ona wymagała poczekania, trochę wrócenia do niej po jakimś czasie, czy jednak narodziła się pod wpływem To chwili? Była jedna z piosenek, które napisałam najszybciej w życiu. Ja bardzo wracam co chwilę do tekstów, poprawiam i tak dalej w nieskończoność, a tutaj przyszedł bardzo szybko pomysł, bardzo sprawnie, bardzo sprawnie. Jedna z najsprawniejszych piosenek, prawda? Też tak to czujesz, że w zasadzie odkąd ci pokazałam tę piosenkę, to już zaraz ona była nagrana. W zasadzie tak, szybko to poszło. Kropka. Pięknie. A jaka była reakcja Jacka? Dobra, tak, pamiętam, że się od razu Jackowi refren bardzo spodobał. Tak, 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 tak. No, spotkaliśmy się też u mnie w pracowni, nagrywaliśmy tam i nasze wokale. Miałem tam jakieś rzeczy, które proponowałem, żeby było inaczej, no bo to też jest właśnie fajne, że możemy sobie podpowiadać różne rzeczy i to jest wtedy, mam wrażenie, że dosyć twórczo, wtedy zaczynamy myśleć, ale mam wrażenie, że od początku ten pomysł Kasi był taki, że bardzo mnie przekonał. Super, bardzo fajna piosenka, Kasia, naprawdę spoko. Dziękuję. Jacek też oczywiście od razu chwycił taki, można by powiedzieć, że inside joke, który jest w tej piosence. To jest piosenka, która ma taki żart zawarty, głównie dostępny dla muzyków, realizatorów dźwięku i tak, osób pracujących na scenie. Bo my, kiedy jesteśmy na scenie i mamy słuchawki. Tak zwane ucho. Inaczej nie jesteśmy w stanie się dobrze słyszeć na scenie. Każdy muzyk ma te słuchawki. I w tych słuchawkach możemy sobie ustawiać proporcje. I żeby dobrze zagrać na scenie, raczej warto mieć dużo siebie, dużo na przykład swojego wokalu, jak się z wokalistą, swojego instrumentu. Więc bardzo jest to częste hasło do naszego realizatora dźwięku. Ja poproszę więcej siebie do słuchawek. I mówiliśmy to zawsze tak często, że ja pewnego dnia stwierdziłam, że przecież to jest dobre hasło w ogóle do piosenki, bo to może mówić o czymś zupełnie innym. Właśnie chciałam powiedzieć, że ten mit filozoficzny, że jednak warto być w zgodzie samemu ze sobą właśnie w tym momencie runął. To w ogóle o coś innego chodzi. To chodzi po prostu, żeby mieć siebie więcej w uchu. Ale nie, no tak serio. Mieć siebie nie tylko w uchu, ale w głowie i w sercu, to tego też się chyba dojrzewa. Chyba, że to się ma. Jak myślicie, jak to jest właśnie z wiekiem, z czasem? Bo niektórzy tak mają, że zawsze jednak stawiają siebie na pierwszym miejscu, a niektórzy wręcz odwrotnie, że robią wszystko dla innych, a o sobie trochę zapominają. Mi się wydaje, że my z Kasią jesteśmy przykładami tego drugiego stylu zachowania. I ja na przykład czuję, że ja dojrzewam do tego, żeby mieć więcej siebie w sobie i żeby bardziej szanować swoje jakieś granice, swoje potrzeby i umieć o nich mówić. Więc w moim przypadku to jest coś, do czego się dochodzi. Ale masz rację, na pewno też jest duża część takich ludzi, którzy no jednak mają z założenia czy z wychowania, z domu po prostu więcej przestrzeni takiej, żeby myśleć o sobie bardziej na pierwszym miejscu. Moje ptaszki z kolei powiedziały mi, naćwierkały, że przez te wakacje mieliśmy się doczekać nie tylko piosenki od Kasi, ale również piosenki od Jacka. No, jak tak, idzie? Tak. Wspaniale. Dosłownie parę dni temu skończyliśmy nagrywać taką prewkę tego utworu. Już niedługo będziemy o tym mówić więcej. No, ten utwór już powstał, ale jeszcze nic nie możemy pokazać. Czy to będzie też coś w rodzaju inside joke'u? Jak w przypadku Poproszę więcej siebie? Coś ze sceny, co się narodziło? Nie. To raczej taka piosenka, kurczę, no chyba o miłości można powiedzieć. Będzie to piosenka o obecności drugiego człowieka w naszych życiach. Mam nadzieję, że z tej dobrej strony. Akurat. Z dobrej strony, tak. Z dobrej strony. Czyli nie... Poproszę więcej siebie, myślę, że jest o miłości do siebie, właśnie, o poszukiwaniu tej miłości do siebie. To jest takie ciekawe, nie? Że teraz jakby w tym samym czasie wydajemy 2 single, które są w sumie o różnych rzeczach, ale one się dobrze spajają. Jedna jest bardziej o tym, że potrzebuje więcej siebie, a druga będzie o tym, że tej drugiej osoby też potrzebuje. Że to wcale to się nie wyklucza. Dlatego jesteśmy duetem, po prostu. No. Wszystko się tutaj ze sobą zazębia. Mam nadzieję, że nie z podbitym okiem. I tutaj nawiązuję oczywiście do piosenki waszej najgłośniejszej ostatnim czasu, czyli do odnowy. Rok, słuchajcie, za chwilę minie od wydania tej płyty. Pokaz slajdów. Wracacie do niej sami z siebie, czy jednak robicie sobie oddech między koncertami od własnej muzyki? I ja nie wracam, nie. Bo do pierwszej, ale... drugiej płyty to wiem, że nie tak, wracacie. Tak. Ale do pierwszej, drugiej faktycznie nie wracamy, dlatego że
no nie wiem, mi się już coraz mniej może podobają te utwory, czy też bardziej sobie, może nawet nie utwory, bo same te utwory bardzo lubię grać. Ale czuję, że my się bardzo mocno rozwijamy przez ostatnie te 5-6 lat. Ja czuję, że nie podoba mi się moja emisja z pierwszej płyty. Nie lubimy chyba tych wykonań, tych naszych pomysłów na siebie z pierwszej płyty. Ale te piosenki pojawiają się w nowych aranżach, na waszych koncertach. Absolutnie, tak. I tutaj to jakby cały czas nam się chce to grać. Myślę, i lubimy te utwory. Jest nadal bardzo z nami spójna. Tak, tak. Jesteśmy tacy nadal, jak wtedy, gdy pisaliśmy te piosenki, zgadzamy się z tymi odczuciami. Tak. Tylko wykonania są inne i na naszej trasie teraz, która nadchodzi, się nie mogę jej doczekać, rzeczywiście te wiele piosenek z pierwszej płyty będzie można usłyszeć, ale właśnie w takich maksymalnych wykonaniach, tak, po prostu tak. W wielkim składzie. Ale wracając do tej płyty, ja do niej nie wracam dlatego, żeby po prostu też mieć trochę więcej ciszy dookoła siebie, jak dużo gramy koncerty, ale jak na przykład słyszę w knajpie od nowa, to się cieszę, bo naprawdę jestem cały czas bardzo zadowolony z tego, jak nagraliśmy całą tę płytę i myślę, że jak przestaniemy koncertować, to będę sobie odsłuchiwał i sprawdzał, czy cały czas to lubię. Ja też, kiedy słyszę Było Minęło w radiu, to zawsze jestem bardzo zadowolona. Nadal, no. A niestety, a jak słyszymy te piosenki z pierwszej płyty, to... Ale byśmy tam pozmieniali. To akurat chyba dobry odruch, tak mi się wydaje. Bardzo taki oczywisty w przypadku artystów, którzy zawsze chcą kombinować i coś zmieniać. Tak myślę zresztą, że to jest właśnie ta droga rozwoju w jakimś stopniu. Czasami piosenki z czasem dopiero nam mówią, o czym w zasadzie są jakieś sytuacje, które dopiero wydarzają się po już napisaniu tych piosenek, przypominają nam o czymś i świetnie z nimi rezonują. Jak jest w przypadku właśnie piosenek z płyty Pokaz Slajdów? Czy znaczenie jakiejś piosenki dla was samych zmieniło się przez ten rok? Albo którąś doceniliście po czasie jeszcze bardziej? Takiego pytania jeszcze nie było. Jeszcze 5 minut przerwy. Nie no, ja czuję, że te utwory się rozwijają w mojej głowie. Na pewno o różnych rzeczach myślę. Chyba najbardziej takim rozwijającym się utworem jest Lego. I tam on zyskuje dla mnie jakieś nowe znaczenia. No i chyba utwór Dom. Jest takim utworem. My go ostatnio rzadko gramy na koncertach, bo on jest raczej spokojniejszy i jak gramy na przykład 60 minut na festiwalu, to nie jest nasz pierwszy wybór. Ale dla mnie to jest taki bardzo osobiście ważny utwór i czuję, że tam... kurczę, nie będę wchodził chyba w szczegóły, ale czuję, że te teksty cały czas we mnie pracują i cały czas zmieniają się w zależności od tego, od mojego stanu. No. Kasia? Chyba piosenka właśnie Kwiat w doniczce to jest utwór, z którego jestem ciągle tylko bardziej zadowolona i potrafię nawet się wzruszyć to śpiewając, a to już troszkę dziwne, żeby się wzruszać przy swoich utworach. Jestem też ogromnie zadowolona z piosenki Piosenka o słońcu. Taki nosi tytuł i do tej pory dostaję regularnie wiadomości od słuchaczy, że jest to dla nich ważny emocjonalnie utwór. I być może on jest najbardziej emocjonalny w ogóle z utworów, które napisałam, chociaż w wyrazie jest dosyć lekki, może się wydawać lekki, ale jest w nim bardzo dużo emocji i jest to rzeczywiście piosenka o miłości, taka prosto w twarz, a nam się to rzadko zdarza. A ja teraz sobie pomyślałam jeszcze o Kwiecie w doniczce, że dla mnie też to jest bardzo emocjonalny utwór i tam jest ten fragment, który śpiewam za mało bywam przy tobie, tak. Za mało jestem na czas. I to jest coś, co mi się zmienia bardzo mocno, bo jak zaczynaliśmy to grać, to dla mnie to było takim moim poczuciu winy, że przez koncerty, przez to wszystko, że jestem taki zabiegany, że nie mam czasu dla swoich najbliższych, a teraz czuję, że nie ma co się aż tak bardzo obwiniać za różne... W sensie, że jak się starasz, to się starasz i czasami jakby nie ma co na siebie tak za dużo tego wszystkiego brać. Może też przez powstanie utworu Poproszę Więcej Siebie taka refleksja przyszła. Można też w drugą stronę o tym myśleć. Mam pytanie. Ostatnio rozmawiałam z Kasią Sochacką na temat jej nowej płyty, która jeszcze się szykuje, ale już naprawdę bardzo niedługo. Część tych utworów mieliśmy okazję poznać na koncertach i Kasia powiedziała, że raz... Może dwa zagrała w trakcie kwietniowej trasy koncertowej swojej. Jeden z utworów, o który cały czas wszyscy ją teraz męczą wśród słuchaczy i piszą, bo wywołał na nich takie wrażenie, mimo że minęło tyle miesięcy. Czy wam się to zdarzyło w życiu, żeby zagrać premierowo jakiś numer, o który następnie wszyscy dopytywali i tak bardzo nie mogli się już go doczekać? Jak było kiedyś z utworem Kometa.
Tak, tak. Z utworem Kometa. Bardzo długo go graliśmy, a nie było go nigdzie w streamingu. I do tej pory tak jest, że chociaż go już nie gramy, no bo tak akurat tak wyszło, nie gramy tego utworu, ale regularnie ludzie pytają, czy możemy to wykonać. Więc musimy sobie chyba Jacek akordy przypomnieć. Oj, to tak, jest tak. Taka też emocjonalna bardzo piosenka. Też, która doczekała się chyba dwóch wersji, z tego co dobrze pamiętam. A nawet trzech, tylko że o jednej nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, bo to jest utwór naszego przyjaciela Antka Wojnara. On nagrał swoją wersję na początku bez nas, a potem dopiero zapytaliśmy Antka, czy możemy wcielić Kometę do naszego repertuaru. No i potem właśnie zaczęliśmy to grać na koncertach, pojawiła się też wersja studyjna i tak dalej. Turnus Tour mamy dopiero w przyszłym roku, więc jesień trochę bez was, trochę szkoda. Potrzebujecie odpocząć? Czy jedziecie na wakacje? Potrzebujemy odpocząć, na pewno. Potrzebujemy też zebrać siły, żeby się przygotować w styczniu i lutym na Turnus Tour. Mhm. Musimy też już teraz mieć dużo pomysłów w głowie na naszą trasę 25, bo w styczniu już będzie za późno, wtedy będziemy już tylko ćwiczyć to, co już zostało wymyślone. Więc tak, musimy na chwilę zniknąć, żeby samemu też trochę właśnie odpocząć, pojechać na wakacje. Mamy w planach takie niedługo. No i też ale właśnie... też, żeby posiedzieć w domu chwilę, prawda? Bo to jest nam również bardzo tak, potrzebne. Żeby posiedzieć po prostu u siebie, wiesz, tak. Podlewać kwiatki codziennie. Robić pranie. I spać w jednym łóżku przez co najmniej tydzień, nie? Pamiętam kiedyś, jak Kasia przyjechała prosto z trasy do radia i właśnie powiedziała, słuchaj, nie uwierzysz, zrobiłam sobie pranie, ale super. I to są takie proste rzeczy, które cieszą człowieka. Tak, ogromnie mnie cieszy, jak mogę sobie sama coś ugotować, posprzątać pokój. Przepadam za tym, więc myślę, że będziemy też sporo u siebie w domu, ale przygotowanie takiej trasy, jaką szykujemy na marzec, to jest niespodziewanie dużo roboty. Już wiemy, bo rok temu taką halową trasę zagraliśmy i my już od dawna rozmawiamy o tym. Tak naprawdę już niedługo, może za półtora miesiąca będziemy na modelu 3D oglądać oświetlenie. Tak naprawdę mamy już zapisaną nawet całą setlistę piosenek. Tak. Wiemy, co po kolei gramy, bo tyle jest etapów przygotowań, że dobrze już to mieć. No. Na sam koniec pytanie, które bardzo często słyszałam w te wakacje i zastanawiam się, jak sami na nie odpowiecie. Na czym polega fenomen kwiatu jabłoni? Słyszałaś takie pytanie często w wakacje? Tak. Wow. To było pewnie pytanie na zasadzie, o co chodzi z tym kwiatem jabłoni? Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego... To czasami my taki mamy żart u nas w zespole, że po koncercie podchodzimy do kogoś z zespołu i mówię, kurczę, świetnie grasz, w ogóle nie wiem, o co mi chodzi. I zostawiasz człowieka z takim, domyśl się, o co chodzi. Już więcej złego słowa o tobie nie powiem. Na czym polega fenomen kwiatu jabłoni? Mi się wydaje, że ludzie nas słuchają ze względu na teksty. Dużo dostajemy takich wiadomości, że dla ludzi są ważne teksty, nasze przesłanie to, że one jakoś im się wpasowują w ich życia. Mhm. To na pewno, jeżeli chodzi o takich zaangażowanych naszych fanów. Mhm. A czy w słowie fenomen nie zawiera się trochę coś takiego, że nie wiadomo dlaczego, ale się udało? Fenomen? Nie. Niekoniecznie. Wydaje mi się, że fenomen to jest taki synonim jakiegoś sukcesu, nie? Po prostu, zależy, z jaką intonacją zadasz pytanie. Tak. Nie, no jasne, rozumiem. Fenomen kwiatu jabłoni. Kurczę, to jest pytanie, na które chyba nie mam odpowiedzi, bo czasami sama się zastanawiam, co sprawiło, że się udało, bo my przecież wiele lat przed powstaniem Kwiatu Jabłoni zakładaliśmy różne projekty, próbowaliśmy i na przykład niektóre utwory, które potem wykonaliśmy na pierwszej płycie Kwiatu Jabłoni, graliśmy już wcześniej z innym zespołem. A to akurat ja jestem chyba w stanie powiedzieć, o co chodzi. Bo na przykład Turysta był zawsze bardzo takim, jakby bardzo ludzie dobrze reagowali na Turystę, nawet jak graliśmy te koncerty dla 30 osób jeszcze z naszym poprzednim zespołem. Wydaje mi się, że to, że jesteśmy duetem, że mamy oboje instrumenty, że jesteśmy rodzeństwem, jesteśmy, jakkolwiek to źle nie zabrzmi, charakterystycznym produktem. Wiesz, że to łatwo jest zapamiętać, rozpoznać i wskazać później palcem. My wcześniej nazywaliśmy się Hollow Quartet, nawet większość ludzi nie wiedziała, jak to napisać. Graliśmy bardzo różnorodną muzykę. Tak. Nie było jakby jednego lidera w zespole, tylko nas było bardzo dużo tam. Wbrew nazwie Hollow Quartet była nas szóstka w którymś momencie. Więc myślę, że to też są ważne rzeczy, no. Że jest, inaczej też teraz to zaplanowaliśmy. Przemyśleliśmy to rzeczywiście, jak się nazywamy, jak wyglądamy, o co nam chodzi. Tak, o co nam chodzi, no.
Czyli to jest ważne sens? Też, teraz bardzo. Patrząc na to z perspektywy czasu. Jakbyście mieli powiedzieć tym wszystkim ludziom, że to nie jest tak, że komuś się coś udało, tylko że czasami trzeba próbować. Tak, latami nawet. I to albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. To też nie jest żadna reguła. Ale bardzo polecam i już wtedy mam wrażenie, że tworząc Kwiat Jabłoni wiedziałam już o tym, na podstawie tych prób i błędów, że jest istotne, żeby projekt miał jakiś sens, jakąś cechę charakterystyczną, nazwę, którą łatwo zapamiętać i żeby było wiadomo, co tworzymy, nie od sasa do lasa, jakiś jeden styl, coś charakterystycznego i dla kogo. Albo mniej więcej chociaż dla kogo. Tak, ale właśnie dlaczego to robimy? Wydaje mi się, że wcześniej było to bardziej na zasadzie takiej zajawki, tak. Że chcemy grać, ale do końca jeszcze nie wiemy co, czy po polsku, czy po angielsku. Wiesz, bardzo tak jakoś... Trzeba znaleźć swój sens po prostu. Tak, a teraz wydaje mi się, że wiemy dlaczego chcemy tworzyć. Myślę, że jakbyście mieli siebie zabrać nawzajem na swój własny koncert, to byście raczej poszli. Taka prośba ode mnie, żebyś jednak nie myśleli o tym w kategoriach tego produktu nigdy, nie. W kategoriach... No nie, to taki, wiesz, kategoriach myślowy. Tak. Przyjemności, radości i ja jestem do tej pory w takim pozytywnym szoku, żyję na takiej radości, na haju po prostu z tego, że się udało, że możemy realizować swoje największe marzenia, grać z naszymi ulubionymi muzykami. Muzykę, którą kochamy, my jest naprawdę niczego nie udajemy, niczego nie wymyślamy na siłę i spełniają się nasze największe marzenia i nie mogłabym tego lepiej sobie zaplanować. I na tym polega fenomen Kwiatu Jabłoni, drodzy państwo. Fajnie się na to patrzy, jak na te koncerty grane dla 30 osób z perspektywy tylu ludzi, tysięcy ludzi, którzy przychodzą już na te duże halowe koncerty. I oby tylko takich przed wami. Życzę wam tego również na Turnus Tour. Trzymajcie Dzięki. Się, bardzo do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Hity na maksa.